Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z gry The Last of Us. No i słuchajcie, jesteśmy w trakcie, no tak właściwie ucieczki z miasta. Czy ona wyjdzie nam, czy nie, no to się zaraz przekonamy. Ostatnio poznaliśmy trochę bliżej, niestety, czym są zarażeni i powiem wam, że mam nadzieję, że więcej na razie, póki co, nie spotkam nikogo więcej. Oby. Już wolę spotkać zwykłych tutaj takich ludzkich przeciwników, no ale przekonamy się, jak to będzie wyglądać. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę, jak będzie się podobać ten materiał, a tutaj co mamy? Coś do przeczytania. Mapa świetlików. O, to może być interesujące. Meet up with second Firefly team at Capitol Building. Girl, okay, 14 years old, red hair. Czyli ogólnie mniej więcej jak ta dziewczyna wygląda, żeby spotkać się w ratuszu. Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz, to nie nasi. Tak, to nie nasi, dobra. Czekajcie, w ogóle całe tutaj to przejście jest niestety zablokowane. No raczej od tej strony to niestety nie wyjdziemy. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy więc, dokąd prowadzi to przejście. Okej, mamy. Boże, już prawie wyszliśmy. Joel, pójdziesz przodem, ja obstawiam tyłu. Ellie, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niej. Jasne. Skoncentruj się. Dobra, to na pewno nie będzie proste. Klikacze, skradanie. Klikacze mogą cię usłyszeć, nawet gdy twoja postać jest schylona. Wychyl delikatnie L, aby poruszać się po cichu. Jeśli klikacz cię usłyszy, zatrzymaj się i poczekaj, aż zagrożenie minie. Wciśnij X, dobra. Okej, okay, trochę ważnych informacji. Tu mamy coś do znalezienia. Coś tam mamy, okej, okay, amunicja, ale tej amunicji mam... tak mało. Dobra, czekajcie, muszę gdzieś rzucić to tam. Dobra. Ilu ich tak właściwie mamy? O kurczę, co najmniej dwóch. O, nawet trzech, ale czy to jest też klikacz? Nie, to chyba nie jest on. Dobra, czekajcie, tego trzeba będzie spróbować przynajmniej zlikwidować. Dawaj. Tylko po cichu, kurczę, po cichu, żeby... żeby no nikt więcej się nie zorientował, że tu jesteśmy. Więcej amunicji, świetnie. Nie no, potrzebujemy butelek i... tym podobnych. No wiecie, wszystkiego, co tak właściwie może sprawić, żeby odwrócić chociaż na chwilę ich uwagę. Apteczkę mamy, przytrzymaj, aby zmienić, ale broń mamy chyba w miarę dobrą i w miarę jeszcze wytrzymałą. To myślę, że nie ma co zmieniać. Może tutaj w tej szafeczce coś więcej ciekawego. Mamy jakąś notatkę. Notatka dla Dereka. I co tu jest? Derek, the bookstore is letting us use his safe. My stuff in there. Okej, dobra, czyli coś tu jest jeszcze do podniesienia. Tak, mamy tutaj jeszcze mało, bo mało, ale jednak trochę amunicji. Wszystko się może nadać. W ogóle jeżeli chodzi o broń, to czekajcie, co my tutaj mamy. Mogę sobie zmienić na ten pistolet, który no, troszkę więcej ma naboi. Być może użyjemy tego. No dobra, no przekonamy się, czy lepiej będzie ich rzeczywiście unikać. Myślę, że chyba lepiej jednak nie powodować takiego, wiecie, bliższego kontaktu z klikaczami. Dobra, rzućmy może gdzieś tam. Kurczę, tu jest jeszcze jeden. Dobra, bardzo niedobrze. O nie, nie, coś... ktoś nas usłyszał chyba. Masakra, najgorzej. Jeden jest bardzo blisko. Ej, naprawdę on jest za blisko. Kurczę, nie mam czym odwrócić ich uwagi, niestety. Mógłbym teoretycznie spróbować spalić ich, to też jest jakieś wyjście. Ale... no właśnie, czy warta? Może rzućmy gdzieś w kierunku tamtego. Dobra. Ten Mołotow odwrócił nieco uwagę. Ale mówię tylko tak... tylko nieco, dobra, tego zlikwiduj. Jeden mniej. Ale okej, ej, słuchajcie, dwa klikacze się palą, no, świetnie. Jest dobrze, jest dobrze. O kurczę, a tutaj kolejny. Dobra, chyba musimy go przeczekać. No, niczym innym już nie rzucę. Czekajcie, czy oprócz niego ktoś jeszcze tutaj jest? Może to już ostatni? Masakra, tak blisko. Chciałbym spróbować go zlikwidować, ale... no właśnie, ale...
Ciągle nie wiadomo, czy jest warto. Dobra, chwyć go. Użyj ostrza, na szczęście mamy jedno ostrze. Czy jedno, jeszcze jedno, dobra. Jest okej. Ogólnie słyszę, aha, już słyszę kolejnego, masakra, człowiek chce chwili spokoju. Ale całe to miejsce jest pełne zainfekowanych. No dobra, czekajcie, tutaj coś jest, tam w ogóle też jakieś elementy, ale to chyba, tak, to tylko butelka. Nic, co nam się jakoś bardzo przyda. No dobra, w którą stronę mamy iść? Wolę tutaj nie zepsuć tego, jedno ostrze, trzeba o tym pamiętać. Tylko i wyłącznie jedno nam zostało. No i na kogo je spożytkować? Najważniejsze pytanie, na kogo? Słyszę ich dosłownie z każdej strony. Dobra. Póki to ostrze jest, to będzie trzeba kombinować, żeby... No właśnie, którego? Nie no, może uda się go zlikwidować, zobaczymy. Mam nadzieję, że nagle nie zjawi się tutaj jakaś cała ich sfora. Oby. Dobra, podchodzimy, podchodzimy. I tak trzeba iść gdzieś mniej więcej w tamtym kierunku. Dobra, na spokojnie i użyj ostra. Okej, okay, mamy to. Ja cię kręcę, dobra, jak... Czy jest tu jeszcze jeden? Tak, jest jeszcze jeden. Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden jest, no ale na spokojnie. Nie interesujmy się nim. Może rzucę gdzieś w tamtym kierunku i... No nie wiem, postanowi sobie pójść. Zobaczymy, podnieś butelkę. Nie, on się nie rusza, słuchajcie. On sobie tam, gdzie był, to tam sobie dalej stoi. Niestety. Cegiełki, te sprawy. Zaraz będzie po wszystkim, chodź. Kurwa. No jak ma być po wszystkim, skoro akurat ten jeden tutaj stoi? Po prostu w najgorszym miejscu. Wiecie co, no zastanawiam się. Można do niego strzelić oczywiście i... Chyba podejmę to ryzyko. Co? Jeszcze żyje? Dobra, błagam, niech to będzie ostatni. Żeby się nie okazało, że sobie... Tylko zwaliłem tutaj większość z nich tutaj do siebie. Nie no, wydaje mi się, że słuchajcie, że to był chyba ostatni. Dobra, jesteśmy teoretycznie w bezpiecznym miejscu. Tylko właśnie, czy stąd jest wyjście? I może ja tutaj nawet niepotrzebnie podszedłem. Myślałem, że tutaj coś... Że tu nas dokądś to prowadzi, ale nie, raczej nic więcej tutaj nie ma. No dobra, wychodzi na to, że niepotrzebnie tylko zmarnowałem parę kulek, ale najlepsze jest to, że nawet strzał w głowę, jak widzieliście, nie był do końca skuteczny, nie był w stanie go zlikwidować za łatwo. No dobra, no niestety. Niestety, niestety, dobra, znajdźmy lepiej wyjście stąd. Gdzie ja mam iść? I czy tutaj na pewno nikogo nie ma, bo... Ogólnie to słyszałem jeszcze kogoś w tej okolicy. Czekajcie, tutaj może. Może coś tutaj. O! I co jest grane? O kurczę! Dobra. Tak jest. Znowu nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że jest spokojnie, że nikogo tu więcej nie będzie. Dobra, mamy jakiś save. 50 części aż? Ej, dobra, no myślę, że warto było się tutaj przejść, no ale... Mam wrażenie, że ich tylko tutaj może przybywać. Niestety mogą się tutaj zlatywać. Dobra, pozbieraj. O, będzie można stworzyć ostrze być może. Pięknie. Jak najbardziej jestem na tak. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Muszę wyjść stąd jakoś na powierzchnię. Ale przy okazji, jak mamy możliwość, no to posprawdzajmy. Każdą dosłownie część, budynku, która się tutaj znajduje. No dobra, pomyślmy. Pomyślmy, gdzie mnie jeszcze nie było. Czy są jakieś schody, jakiekolwiek wyjście? Nie no, stamtąd przyszedłem, to raczej... Wyjścia powinienem szukać... W innym miejscu, czy jest tutaj ktoś jeszcze? Nasłuchuj, nasłuchuj. Może kogoś tu słyszysz, ale raczej nie. Tutaj butelki, dobra, jest jeszcze kolejne coś, co możemy otworzyć. A, mamy tu ostrze, dobra, warto było. Słuchajcie, tutaj naprawdę ostrza są w tym momencie na wagę złota i nie ma co ich marnować na zwykłych tutaj ludzi, tylko i wyłącznie na zarażonych. Masakra, jak od czasu do czasu, gdy coś usłyszę, to normalnie nie wiem, czego się spodziewać. Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? No tu już byliśmy wszędzie. Nie no, wyjście powinno być mniej więcej tutaj, co nie? Tak, ja tutaj raczej muszę znaleźć to, ale o co chodzi? Co tutaj się dzieje? Czy możemy stąd jakoś wyjść? Najważniejsze pytanie, podsadzić na przykład? Ej, jest możliwość wyjścia, tak, tu jest drabina! Ale i tak nie żałuję, że ogarnąłem wszystko, bo mówię, każdy tutaj zdobyty jakiś element jest na wagę złota. A teren wyczyszczony, no trochę oczywiście amunicji straciliśmy, no ale bywa. Bywa i tak. Dobra, muszę sobie teraz zmienić pistolet.
Tak na wszelki wypadek, niech będzie zawsze ten z większą ilością amunicji. Dobra, dawaj, 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 dawaj na górę. Dobra, i powiedzcie mi, że to już naprawdę będzie koniec. No, wychodzimy chyba na powierzchnię. O rany, naprawdę nam się udało. Jesteście całe? Tak, nie zatrzymujmy się. No, dobry nie pomysł. Nie dajecie sobie radę. Po prostu mamy szczęście. Chwilowo. No, coś w tym może być. Chwilowe szczęście, ale szczęście zawsze przydatne. Dokąd idziemy, Tess? Ratusz jest tam. No dobra. Ratusz jest tam. No już mniej więcej go widzimy stąd. No troszkę udało się przejść. No ale pytanie... Co my teraz zrobimy? Spróbujmy coś znaleźć. Dobra, musimy znaleźć coś, co będzie można przesunąć mniej więcej w to miejsce. Dobra, może tutaj. O kurde! Ej, dobra, no nie słyszę... Trójka z nich? Ej, dobra, za dużo ich tutaj. Ewidentnie za dużo. Ale boję się, że właśnie tam coś trzeba będzie znaleźć. No dobra, zobaczymy. Ja cię kręcę, nawet ich nie słyszałem, że są tutaj gdzieś, a byli tak blisko. No dobra, czy... Co przesuniemy? Najważniejsze pytanie. Nie no, myślę, że tam trzeba wejść niestety. Czy tego chcę, czy nie? To może być jedyne miejsce, do którego trzeba będzie się kierować. Ho, no stąd to ja przybyłem, prawda? Coś więcej tutaj na przykład. Czy stąd przybyłem? Nie, tutaj to mnie nie było, okej. Prawdopodobnie. Zawsze jakieś znajdźki można gdzieś znaleźć, ale... Chwilowo nie ma co się nad tym zastanawiać. Nie, no dobra, słuchajcie, muszę odejść w ich kierunku. W ogóle przeładuj broń. Wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce, w którym coś możemy znaleźć rzeczywiście. Tylko no... Czy to niezbyt ryzykowne wchodzić tam sobie od tak? No nie wiem właśnie, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Słuchajcie, no myślę, że można spróbować... oddać skuteczny strzał. Przeładuj tą broń w końcu, ja się kręcę. Dobra, jeszcze jeden. Okej, dobrze, że dobiła. Masakra. Dobra, jesteśmy... Tak. No trzeba było tutaj wejść. To pewnie ci żołnierze. No żołnierze, żołnierze. To znaczy, że jest ich tu więcej. Musimy iść. No świetnie, jeszcze więcej żołnierzy, zarażonych i to jeszcze pewnie. Dobra, czekajcie, rozejrzyjmy się, może coś jeszcze znajdziemy. Przeładować można? Nie, cztery naboje, no raczej trochę biednie. Od tej strony budynku też można było tutaj wejść, no ale dobra, jak już się tędy wybrałem, to why not? Czekajcie, co ja miałem tutaj przenieść? To po prostu. Dobra, zobaczmy. Okej, dasz radę sam? Nie, no dobra, damy radę, słuchajcie, damy radę to przeciągnąć. Wejść na ciężarówkę, no mam nadzieję, że no za ciężarówką już ich nie ma. Kurczę, przez jakieś zwłoki to przesunąłem. Dobra. Dobra, come on, dawaj na górę. Co nas tutaj spotka? Chodźcie na górę. Dobra, przeskakujemy. Czy ja już słyszę kolejnych zarażonych, czy jestem już po prostu taki, wiecie, przewrażliwiony? Nie no dobra, chyba jestem przewrażliwiony po prostu. Nikogo tutaj nie ma. Coś więcej ukrytego w tym miejscu. Latarka, może już latarkę wyłączmy. Może nie będzie aż tak może bardzo potrzebna. Jasne, po poprzednim razem. Jaka normalnie, jakie teksty nam wali. Jakby nasze pomysły nie działały do tej pory. Nic nie słyszę. Okej, szybko. Idą. Wiem. Okej, wystarczy szybko. Okej. Masz coś na bucie. Obrzydliwa. Dobra, ledwie bo ledwie, ale uszliśmy z życiem. Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. No właśnie. Dobra, co tu jest? Wykorzystaj zebrane części do ulepszenia broni przy stanowiskach warsztatowych. O. No, co by tu mamy? Dobra, słuchajcie, to może się przydać. Możemy sobie ulepszyć co? No właśnie, co? Przeładowania, szybkostrzelność, pojemność. Wymykałam się na co? Byłam w szkole wojskowej z internatem. Ale po co? No wiesz, no, żeby pozwiedzać miasto.
Zarażeni dopadli mnie w centrum handlowym. To jest zamknięty teren. Jak ty się tam dostałaś? Ja mam swoje sposoby. Tak czy owak, jeden z tych, no, jak oni się nazywają, biegaczy, no, dopadł mnie. Rozumiem. Była wtedy z tobą Marlin? Jak cię ugryźli? Nie. Pobiegłam do niej po pomoc. Dziwię się, że cię nie zastrzeliła. Mało brakowało. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Mówiłam ci. Wszystko będzie dobrze. No myślę, że warto było sobie tego posłuchać, jak to się w ogóle wydarzyło. No dobra, do dzieła. Dobra, teraz zobaczymy. Czekajcie, czyli tak, mogę na razie ulepszać sobie kabury na broń. Tylko, że nie mam odpowiedniego narzędzia, wychodzi na to niestety. Mogę sobie te pistolety, mogę zwiększyć szybkość przeładowania, szybkostrzelność. Ogólnie części mamy 93, trochę tego pozbierałem, więc można to wykorzystać. No fajnie byłoby zwiększyć, wiecie, ogólnie kabury na broń, żeby więcej ich trzymać, no ale jak się na razie nie da, to cóż. Dobra, pojemność magazynka. Widzę, że mamy, okej, ograniczoną ilość ulepszeń, które można wykorzystać. Dobrze wiedzieć. No to dobra, dajemy. Wiecie, w tej broni wszystko ulepszymy. Szybkostrzelność i jeszcze szybkość przeładowania. No, kolejnych elementów nie mam. Zostały nam 43, więc wystarczy. No, ulepszam jak leci, no ale myślę, że warto, żeby każda broń jakoś mniej więcej wyglądała póki co. Dobrze wygląda. Tak, bardzo dobrze wygląda. Dobra, co my tutaj mamy? Może tutaj coś jeszcze jest schowane, a nie zwróciłem uwagi. O, proszę, mamy kolejne te elementy, no ale póki co jeszcze za mało, żeby rozdać sobie jakiś punkt umiejętności. No dobra, w takim razie lecimy dalej. No i właśnie, właśnie, mam nadzieję, że tutaj nikogo zarażonych nie mam. Dobra, jest broń, szafki mogę sobie pootwierać. Nie, tutaj to raczej wszystko już dość mocno przeszukane. Jedne drzwi, drugie. Może skorzystajmy z tych tutaj. Dokąd one prowadzą? Jakaś waza, nie wiem jakim cudem ona się akurat ostała. Dobra, co jeszcze? Posprawdzajmy. Może coś jest tu ukryte. Jakiś safe. Zauważyłem, że ogólnie warto sprawdzać te safe'y, bo w nich jest bardzo dużo... Au! Cholera! Coś się... St... O sorry. Nie! Sorry, to ja! Też? Sorry! Chodź, trzymajcie mnie. No wiedziałem, że ta waza tak sobie długo tutaj nie ustoi, niestety. Dobra, otwórzmy tutaj. Dobra, to są te drzwi, które mogłem wcześniej otworzyć, okej. Okay. Jakieś biuro, coś w tym stylu, tak jest, to jest to miejsce. Szuflada, w szufladzie natomiast, dobra, kolejne części, z których będzie można pokombinować z tymi ostrzami. Dobra, tutaj nic. A właśnie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o te ostrza, to myślę, że... koktajl Mołotowa przydatny jak najbardziej, ale w pierwszej kolejności zrobimy sobie jedno ostrze. No i dobra, jeden Mołotów też może się nadać. Świetnie, jeszcze jeden, come on. Dobra, one są naprawdę przydatne. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności, maksymalne zdrowie potrzebujesz 50. Co to jest? Obszar trybu nasłuchiwania. O, to jest ciekawe. Szybkie tworzenie przedmiotów, szybkie leczenie, drżenie broni, mistrz ostrzy. No ogólnie jest trochę tych umiejętności. Na razie chciałbym zwiększyć, powiem wam, że maksymalne zdrowie. Więc myślę, że sobie poczekamy. Co daje mistrz ostrzy? Pozwala zabić mlaskacza za pomocą ostrza. Nie wiem, kim jeszcze jest mlaskacz. To jest pewnie kolejna z form, wiecie, tych zarażonych. Ale pewnie na spokojnie jeszcze, pewnie zdarzy się ich spotkać. Póki co, chodźmy tutaj. No jak widać, jesteśmy, my już jesteśmy w ratuszu teraz tak właściwie, prawda? To jest chyba ratusz. No, tak to wygląda w sumie. Albo jakieś muzeum, albo po prostu to jako część, część takiego ratusza właśnie. Dobra, w miarę spokojnie. Stare muzeum. A, to jest muzeum, okej. Rzeczy mają po kilkaset lat. No, to, że mają tyle lat, to już chyba niewiele znaczy, biorąc pod uwagę, jak bardzo zostały zniszczone w wyniku bombardowania. Dobra, może coś tutaj znajdziemy. Jest jakieś przejście, okej. Podnieś tę deskę. Przechodź! Joel! Żyję! Zaraz do was dołączę! Co tutaj! Tess? Uciekaj! Uciekaj! No świetnie, dobra. Wpadły w pułapkę, ale jak ja stąd wydostanę się? To jest też ciekawe pytanie. O, dobra, tu jest jeszcze jakieś przejście. Są zarażeni. Dobrze, sobie jakieś ostrze chociaż zrobiłem. O kurczę, dobra, mamy pierwszego
zarażonego, a tak właściwie pierwszą zarażoną chyba. Dobra, może poczekamy, aż tutaj się zjawi. I spróbujemy ją zlikwidować. Dobra, dawaj, chwyć. Użyj ostrza. Jeszcze jedną. Jeszcze nie wiem, czy tak lepiej, czy jest dobrze tak właściwie marnować te ostrza tak na pierwszego lepszego. Dobra, powoli, powoli. Czy ktoś jeszcze tam jest? Dobra, tam jest jeszcze jeden. No to palenie mołotowami, powiem wam, ma też ogromny sens, szczególnie jeżeli jest wielu naraz koło siebie. No ale to dobra, zobaczymy. Mówiasz, no nie wiem, czy po prostu nie iść sobie za nim. O kurczę, chyba jakby nas usłyszała przez chwilę. O kurczę, dobrze, że oni nie widzą, to jest jedyny plus tego wszystkiego. Tych zarażonych, dobra, słuchajcie, musimy chyba się jej pozbyć. Dawaj. Drugie ostrze zmarnowane, no niestety lipa, nie mamy nic, ale miała broń przy sobie, świetnie. To jest akurat bardzo ważna sprawa. Dobra, jest jeszcze jakaś broń, jakaś pałka. Może wykorzystamy tą pałkę do załatwienia. No dobra, to może być naprawdę sporawe ryzyko, ale czy warte podjęcia? Mam nadzieję, że tak. Ej, no co jest, gra? Ej, co jest? Rzuć w klikacza cegłą lub butelką, aby go ogłuszyć. Ej, no... Nie wiem, o co chodzi, ale... Chciałem, żeby uderzył i no... Coś nie wyszło, krótko mówiąc. Coś nie wyszło, niestety. Dobra, próbujemy więc raz jeszcze. Dobra, no ponownie nasze dwa ostrza, które zaraz zresztą i tak pójdą w ruch. O, broń. Widzę, że to jest losowe, czy czasami coś z kogoś wyskoczy, czy nie. Wtedy nic za tego klikacza nie dostaliśmy. Teraz poszły dwa ostrza. Dobra, rzućmy gdzieś tam. Łap. O nie! Złap, kurczę. Dobra, dobra, niby rzuciłem, ale... Ale jak widać, to nie wyszło. Ej, nie mogę! Walka z klikaczami jest dobra. Okej, okay, już kumam. Dobra, słuchajcie, myślałem, że do tej pory mogę tych klikaczy załatwić z takiego, wiecie... No po prostu za pomocą uderzenia pałką, ale nie, to jest bezskuteczne. Nie ma co tego próbować, więc chyba, że ich wcześniej ogłuszymy. Okej, to jest też jakaś myśl. No dobra, właśnie taki test. Dobra, może teraz nie będziemy tego testować. Użyj ostrza. Okej, muszę pomyśleć o tym ogłuszaniu. Kurczę, no właśnie. Czekajcie, a drugi gdzie jest? No bo jeden jest tutaj, wiadoma sprawa. Tylko tak chyba ciężko trochę wcelować się idealnie. Nie, dobra, wiecie co? Oleję go. Póki co nie zbliżajmy się nawet do niego. Zobaczmy te drzwi. Tylko czy otwieranie tych drzwi nie spowoduje takiego trochę no hałasu? Nie, no nie jest. Katastrofy nie ma. Katastrofy nie ma. Tutaj w miarę czysto. Ale one tutaj były jeszcze przed chwilą. No właśnie, gdzie one poszły? No i pewnie się nie odezwą, no żeby nie zostać... Same nie chcą pewnie, żeby ktokolwiek usłyszał z nich, że gdzieś tu jesteśmy. O, 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 dobra, mamy to. Świetnie, słuchajcie, może będzie jeszcze dodatkowe ostrze. Może się to nadać. Dobra, mogę wytworzyć jeszcze jedno. Robimy więc. Dobra, mamy dwa ostrza, co najmniej dwóch przeciwników. Ale jeżeli dobrze pójdzie, to mogę ich po prostu ominąć, co nie? No nie, to nie jest konieczne, żeby walczyć z wszystkimi bez przerwy. Aha, żeby otworzyć drzwi ostrzem. Nie wiecie co, no może... Może jednak nie będę otwierać drzwi ostrzem. Poczekam sobie na... No właśnie, na co poczekam sobie? To jest dobre pytanie. Idź bardzo, bardzo, bardzo powoli. Dobra, no musisz go załatwić. Okej, okay, boję się, że i tak trzeba będzie użyć ostrza. No zaraz się przekonamy. Nie, z tej strony chyba drzwi są otwarte, dokładnie. Mogliśmy skorzystać z prostej ścieżki, ale kosztującej nas ostrze, więc... No sorry, ale... Ale chyba nie. A może to w ogóle w inne miejsce kieruje? Ciężko powiedzieć. Możliwe, że i tak bym ostrze zmarnował. Dobra, słuchajcie. Idziemy, idziemy, idziemy dalej. Niestety to wciąż nie jest ratusz, to cały czas jest tylko muzeum. Dobra, no tam cały czas słyszę tego jednego. A tutaj względnie cicho. Dobra, otwieramy. Musiały tutaj pójść, no bo no nie ma innego przejścia. O kurcze. Ej, dobra, to jest tylko jakiś taki zwykły zarażony. No to może spróbujemy. No wiecie co, dobra, widzę, że nie mam żadnej dobrej broni chyba i tak.
Dobra, no. Nie, nie. Okej, dostał. Czyli tylko przypadł ostatecznie. Jeśli chcesz użyć nowej broni, tak. Muszę wręcz użyć nowej broni. Zmieniamy, zmieniamy. Na rewolwer. Kurczę, no nie chciałem, mówię wam, no. Nie chcę tracić tych ostrzy. Mam nadzieję, że ten z dołu nie przyjdzie tutaj nagle sobie. O kurczę. Dobra, poradziła sobie jakoś. Nic mi nie jest. Chłopaki, chodźcie tu! Dziewczyna! Puszczaj mnie, skurwielu! Tylko żeby w nią nie trafić. O kurczę. Dobra. Leży? Leży. Dawaj mi kolejnego. Gdzie jest jeszcze jeden? Kurczę, zaraz test tutaj padnie nam. Przeładuj, przeładuj, no w końcu. Nie, dobra, słuchajcie, walka wręcz. Trzeba kombinować w ten sposób. Nie chcę ich przez przypadek zranić. Ale za dużo ich jest tutaj. Dobra, jakoś sobie chyba poradzimy. Nie, 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 za dużo ich, za dużo ich. Ej, naprawdę. O kurde, wstawaj, 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 wstawaj. Potrzebujemy apteczki, słuchajcie. L1, by się wyswobodzić, no świetnie. Może nie jest za dobrze, dobra, jeszcze. Załatwiony, przeładuj. Ilu jeszcze ich tutaj? Dobra, dostał. Nie, za wielu ich. Zaraz padniemy, to jest najgorsze, zaraz możemy niestety paść. Dobra, ostatni nabój. Tego nie zmarnować. Dobra, dostał w głowę. Szkoda tylko, że jestem, już prawie padłem. Dobra, zbieraj, zbieraj, zbieraj apteczki troszeczkę, mam nadzieję, że test sobie poradzi. Ulecz się szybko, no nie, nie trać czasu. Podnieśmy cokolwiek. Nie, 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 to nie, nie ta broń. Dobra, jakoś żyjemy. Cholera, mało brakowało. No mało brakowało, no mało powiedziane. Ledwie to przeżyliśmy. Dobra, czekajcie, zmiana broni. Tak, co chwilę widzę, że będę zmieniać tę broń, no ale no, co na, nic na to nie poradzimy. Nie można tutaj czegokolwiek podnieść. Mówię, no nie mam żadnej dobrej broni. Okej, okay, amunicja. To, czego zdecydowanie więcej potrzebujemy. Jakoś się udało, ale naprawdę cudem. Nic więcej z nich nie wyleciało, no jak jest możliwość, to podnieśmy ile się da. Nawet może dobrze, że trochę i tak, wiecie, podreperowałem sobie tą szybkostrzelność. Teraz okazała się być dość ważna. Dobra, o co chodzi? Też. Jak tam? Tak, w porządku. Tędy. Tak dostaniemy się na dach. Dobra, dostać się na dach, okej. Okay. A ty, mała? Wszystko okej? Okay? Zdefiniuję okej. Okay. Oddychasz? A, no to oddychasz. Tak, liczą się. No, to wszystko okej. Okay. No dobra, przynajmniej żyjemy jeszcze. Dobra, musimy na dach. Przejść na drugą stronę. Dobra, drugą stronę budynku, jest. Rozumiem. To nasz budynek. Gdzie jest nasz budynek, ja się pytam. Ej, to... Ale to chyba nie ten tam daleko położony, mam taką nadzieję. Czekajcie, czy muszę z czegoś skorzystać? No właśnie, dobre pytanie. Z czego skorzystać, żeby się tam dostać? Dobra, widzę deskę. Być może tak, trzeba jej użyć. Dobra, podnoś ją. Odsuńcie się no właśnie, gdzie teraz? Tutaj chyba, to będzie takie najlepsze miejsce. Żeby położyć ją mniej więcej w tym miejscu, prawda? No zaraz się przekonamy. Okej, chyba tak. Dobra, tylko uważaj jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde... Widok jest ekstra. Chodźcie, tędy. Hej! Dawaj, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. To już za rogiem, chodźcie. Nie zatrzymujmy się, mała.
Dobra, słuchajcie, jesteśmy już prawie przy ratuszu. Tuż, tuż, dosłownie, no teraz to już naprawdę widać bardzo dobrze kopułę tego budynku. No i jak widać, niektóre wieżowce jeszcze jakoś się utrzymały, chociaż mają chyba zniszczone niektóre szyby. No ale jakoś to jeszcze wygląda, całe miasto nie jest aż tak bardzo zrujnowane. Słuchajcie, dalej do tego ratusza, mam nadzieję, że dojdziemy już w kolejnym materiale. Jeżeli dzisiejszy Wam się podobał, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał na kolejny materiał z The Last of Us, prawdopodobnie jutro na kanale, tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej!